Czuję się świetnie, robię to co chcę. Odbieram telefony, znam swój fach. Mikołaja firma rządzi rynkiem świątecznym od lat. To był wyjątkowo bajkowo muzyczny weekend w Gliwicach. Na rynku odbyła się trzecia i ostatnia z zaplanowanych weekendowych atrakcji kulturalnych przed świętami Bożego Narodzenia. Sobotnie popołudnie rozpoczął interaktywny spektakl dla najmłodszych Renifer i Bałwanek atakują Gliwice. A następnie odbył się świąteczny koncert w wykonaniu gospelowej grupy muzycznej Wielkie Rzeczy, działającej przy Młodzieżowym Domu Kultury oraz piosenkarki Magdy i Violin Show. Przez cały weekend dla wszystkich chętnych dostępne były dwie strefy. Filmowa, gdzie można było zobaczyć film i odczuć dodatkowe wrażenia w wersji 7D. Oraz strefa sportowo-komputerowa, gdzie czekały symulatory jazdy na snowboardzie, czy też zjazd slalomem na nartach. Niedziela natomiast rozpoczęła się od występów wokalno-tanecznych najmłodszych podopiecznych Gliwickiego Młodzieżowego Domu Kultury, a następnie w świat czarów i magii wprowadził widzów iluzjonista Tomasz Vinci. O godzinie 18.20 na ręce władz samorządowych oraz duchowieństwa harcerze z Chówca Ziemi Gliwickiej przekazali betlejemskie światło pokoju. Już po raz 27 zapłonęło betlejemskie światło pokoju, znak braterstwa, jedności i pokoju. Nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce. Tegoroczne hasło betlejemskiego światła pokoju brzmi: w Tobie jest światło. Wpatrzeni w blask tego światła, otwierajmy nasze serca, otwierajmy nasze drzwi. Spójrzmy przez okna naszych domów, szkół, kościołów, urzędów. I nie odwracajmy naszych dłoni od drugiego człowieka, który jest w potrzebie. Od biedy i nieszczęścia. Na święta Bożego Narodzenia życzę, ażeby przyniosły one Państwu wiele chwil pełnych szczęścia i zadowolenia i były takie, aby warto je było zapamiętać. W imieniu prezydenta miasta Zygmunta Frankiewicza i Rady Miasta życzę Państwu radosnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Na zakończenie pełnego wrażeń weekendu odbył się niezwykły koncert. Kolędy i pastorałki zaśpiewali uczestnicy popularnego programu The Voice of Poland. Organizatorem wszystkich weekendowych atrakcji odbywających się na gliwickim rynku było miasto Gliwice.